Jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam i ciąży na tobie bardzo odpowiedzialne zadanie. O co chodzi w tym programie? Co wy tu robicie i jaki jest cel tego całego projektu? Znaczy, ja w Fame 3 Codziennie podejmujemy się nowych wyzwań, challenge i po prostu albo robimy to na własne konto, czyli działamy tak jakby każdy sam, że musi coś zaprezentować, coś kreatywnego i pod koniec dnia tak jakby oceniamy siebie bądź oceniają, na, na, oceniają nas jury, hmm? <laughs> oceniane właśnie na jury i po prostu pięć osób trafia do szejmu, czyli do osób, które, e, dobra, jeszcze raz, pięć osób trafia do szejmu, gdzie jest tak jakby pozbawione luksusów i też pięć osób trafia do fejmu, gdzie po prostu mogą robić, co chcą, nie muszą sprzątać, nie muszą gotować, mogą sobie odpoczywać, a wtedy szejmy pracują za nich, więc to tak generalnie codziennie walczymy o to, żeby po prostu nic nie robić albo mieć po prostu tak przerąbane i ten, być w tych właśnie szejmach i sprzątać po fejmach i takich. pojawi się pewnego rodzaju porównanie do Big Brothera. Czy wy możecie stąd wychodzić i jechać sobie do rodziny? Czy nie tak, bardzo? Tak, tak. Ale cały bóra. dzień, na całą noc? Czy znaczy raczej gynne, musicie wrócić? Nie, a znaczy generalnie mam nagrywki od... E, nie, od czwartku do niedzieli mam nagrywki, a tak od poniedziałku do środy mamy takie by, e, wolne. Po prostu możemy sobie wyjść do znajomych, możemy sobie wrócić do domu, więc to jest luźne. A możecie kogoś zapraszać tu? Tak, możemy. Okay. możemy. Były, były takie już pierwsze imprezy, mogę powiedzieć, fajnie, fajnie wszystko wy, ten wyszło. Bardziej się też zżyliśmy z całą grupą. E, też inni właśnie influencerzy tu przy, ten przyjechali. I też mamy w planach właśnie jeszcze robić kolejne imprezy. To jedna rzecz, która jest zakazana. O, zakazana. O. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy, 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 czy jest jakaś rzecz, która, która jest tu zakazana. Teraz ciężko mi po prostu sobie przypomnieć, co co by mogło? To znajdzie, że przemoc. O, no, 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 no całkiem możliwe, że przemoc może być.